Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu lasera przecinającego. Po wielu próbach ciało SCP-682 zostało podzielone na dwa kawałki o równej masie o godzinie T7.13. Martwe tkanki zostały usunięte, podczas gdy dwie połowy, zwane SCP-682-A i SCP-682-B, zaczęły się regenerować. Po okresie regeneracji SCP-682-A i B zaczęły badać pomieszczenie i siebie nawzajem, prawdopodobnie w oczekiwaniu na atak. Zostały dostrzeżone zewnętrzne zmiany świadczące o wewnętrznych modyfikacjach, ale wszystkie pojawiły się i zniknęły za szybko, by udało się je odpowiednio opisać. Wysokoenergetyczne, bioluminescencyjne organy zostały zaobserwowane na twarzy, kręgosłupie i przednich kończynach u obu okazów, formując się, pulsując i znikając w ciągu kilku sekund. O czasie T35-42 SCP-682-A i SCP-682-B równocześnie upadły na podłoże, a ich wszystkie czynności życiowe ustały. Pozostawały w tym stanie przez kolejne 48 godzin. O T84 ponownie użyto lasera, aby podzielić SCP-682-A i B na mniejsze części, co skutkowało mniejszymi uszkodzeniami pomieszczenia ze względu na promień odbijający się od ich skóry. Zarówno A, jak i B pozostały nieruchome mimo zwiększonej możliwości ucieczki, do pomieszczenia wpuszczono więc dwóch pracowników klasy D. Natychmiast po ich wejściu techniczne uszkodzenie sprzętu monitorującego oraz naruszenie komory testowej zostało wykryte z zewnątrz, aktywując protokół bezpieczeństwa T98016 OC108-682-N147. Procedury przechowawcze zostały przywrócone kosztem pracowników bezpieczeństwa, pracowników klasy D i badaczy, w tym doktorów. Większość obszaru badań uznano za niepoprawne i rozebrano do późniejszej odbudowy. Doradca do spraw eksperymentu, doktor, został znaleziony nieprzytomny i w ciężkim stanie na zewnątrz komory obserwacyjnej. Patrz dziennik medyczny w... Personel medyczny był w stanie przywrócić go do świadomości w celu przesłuchania przez agenta, po którym otrzymał surową reprymendę i... Notatka. Tylko jeden SCP-682 został znaleziony na zabezpieczonym terenie otaczającym ruiny, najwidoczniej o pełnej masie ciała zamiast oczekiwanych 50%. Tkanki rozrzucone po obszarze dawały różnicę masy. Zeznania doktora wskazują na to, że SCP-682-A i B wykazały się wysokim poziomem współpracy, ale w momencie, w którym SCP-682-B został ciężko ranny przez personel bezpieczeństwa, został natychmiastowo pożarty i zaabsorbowany przez 682-A. Całkowita utrata jednego ze SCP-682 jest uznana za wysoce prawdopodobną i poszukiwania zostały wstrzymane. Notatka. Mimo, że nasz departament byłby wniebowzięty, mogąc się dowiedzieć, czy SCP-682 utrzymał jedną świadomość w dwóch ciałach, czy raczej oba osobniki były w stanie współpracować ze sobą, dopóki pad nie został rozwiązany przez siłę zewnętrzną, to jednak ze względów praktycznych nie radzimy pod żadnym pozorem podejmowania ponownych prób tego eksperymentu.